Cześć widzowie! W jednym z moich poprzednich odcinków z serii, którą właśnie oglądacie, mówiłem wam, że w jej założeniach leży możliwie jak najgłębsza analiza tekstów polskich raperów, w trakcie której będę jednak skupiał się przede wszystkim na tłumaczeniu wam wykorzystywanych przez nich nawiązań do kultury masowej. No to już w czwartym odcinku seria ta zdążyła wyewoluować na tyle, że to zdanie przestało być prawdziwe, bo choć jej założenia w gruncie rzeczy pozostają te same, to na kolejnym tajnym zebraniu członków zarządu naszego kanału wspólnie zadecydowaliśmy, że nie możemy ograniczać się tylko do rapu, bo ten gatunek niedługo przestanie już dominować w muzycznym mainstreamie i trzeba mieć kwity na to, by robić coś innego, wobec czego seria będzie poszerzana jeszcze o innych artystów, niekoniecznie związanych z rapem. Wobec tego w dzisiejszym odcinku chciałbym przeanalizować dla was teksty zespołu Myslowic, co przy okazji może przybliży mnie choć trochę do odpowiedzi na pytanie, które zadaję sobie od dłuższego czasu. A mianowicie, czy po odejściu Rojka napisali oni w ogóle cokolwiek wartego uwagi? Bo wiecie, Myslowic to serio kultowy zespół, którego kawałki ciągle leciały w radiu, kiedy byłem mały i przez to w jakiś tam sposób zapisały się w mojej pamięci i miały wpływ na moje muzyczne wychowanie. Ale minęło już 10 lat, odkąd Artur Rojek opuścił ten zespół, a oni wydali w tym czasie raptem 2 albumy, które dodatkowo nie zdołały wejść nawet do topowej piątki tygodniowego zestawienia na Olisie, co po zdobywanych przez poprzednie płyty złotach, platynach, czy nawet podwójnych platynach jest, jak mawiał pewien młody lewak, tragedią jaką okrutną. I będąc ostatnio na kilku koncertach Myslowic, chociażby na Warsowaliach, czyli Juwenaliach Politechniki Warszawskiej, czy na Święcie Kwiatów w Skierniewicach, mam swoją teorię, dlaczego tak się dzieje. Bo choć pan Parzy Mięso jest niewątpliwie bardzo przystojnym mężczyzną i nawet na transmisji koncertu z Juwenaliów pojawiały się takie komentarze, to jednak dużo więcej osób wciąż pyta, gdzie jest Rojek. I wcale mnie to nie dziwi, bo to trochę tak, jakby próbować zastąpić Freddiego Mercurego jakimś próbującym go naśladować młokosem znanym z tego, że wygrał amerykańskiego idola. Czyli no, niby można to zrobić, ale na dłuższą metę nie da się ukrywać, że nie jest to już ten sam zespół, przez co jego twórczość nie wywołuje już tych samych emocji. I chyba w takiej sytuacji faktycznie zamiast tworzyć coś nowego, łatwiej jest po prostu odcinać kupony za pomocą starych hitów na festynie z okazji Święta Krzaków. Kwiatów. Wszystko jedno. Ale to była tylko taka moja drobna dygresja, z którą nie musicie się zgadzać. Jeśli macie inne zdanie na ten temat, to napiszcie to w komentarzu. A tymczasem już nie przedłużając, zaczynamy. Jeżeli chodzi o analizę tekstów zespołu Myslowic, to mam z nią jeden drobny problem. A mianowicie taki, że teksty te stały się tak kultowe, że nawet jeżeli coś w nich wydaje mi się absolutnie idiotyczne, to trochę boję się tego skrytykować, z uwagi na fakt, iż nie chciałbym się skompromitować nieznajomością jakiegoś motywu. No bo weźmy pod lupę chociażby fragment utworu Scenariusz dla moich sąsiadów, a konkretnie ten. Z nieba przyleciał mój wielki przyjaciel, kiedy lądował ja, jadłem kanapkę. Osobiście zawsze miałem z tego bekę i uważałem to za strasznie gówniane wtrącenie bez ładu i składu, byle tylko pasowało do rytmu. I nawet w tym odcinku chciałem się z tego pośmiać, ale okazuje się, że miało to być nawiązaniem do klimatu filmu Cinema Paradiso w reżyserii Giuseppe Tornatore, opowiadającego historię znanego reżysera, który w dzieciństwie asystował operatorowi filmowemu w małomiasteczkowym kinie, co w kontekście całego utworu o wyświetlaniu przed swoim domem filmu dla sąsiadów jak najbardziej ma sens. Z drugiej strony ciężko wymagać od odbiorcy, by rozpoznawał nawiązania do zaledwie klimatu jakiegoś dzieła, a sam Rojek mówi, że choć Cinema Paradiso faktycznie było inspiracją do stworzenia tego utworu, to film ten został potraktowany jedynie jako punkt wyjścia, bo później piosenka podryfowała w zupełnie innym kierunku. A sam tekst w kilku momentach faktycznie jest bardzo abstrakcyjny i być może z tą kanapką to jednak wcale nie chodziło o nic konkretnego, a po prostu elegancko mu się to zrymowało i tak zostawił. Także no, to jest właśnie główny problem z utworami Myslowic, jeżeli chodzi o ich warstwę liryczną. Nie wiesz, czy są one tak genialne, że jesteś za głupi, by je zrozumieć, czy tak głupie i leniwe, że aż nie wierzysz, że to przeszło i przez tyle lat nikt się nie połapał, że to nie ma sensu. Dlatego ja osobiście zdecydowanie wolę w tej kwestii takie utwory jak Peggy Brown czy Z twarzą Marilyn Monroe, bo tutaj chociaż w jasny i pozbawiony jakichkolwiek niedomówień sposób przedstawiono nam postacie, do których podmiot liryczny porównuje swoje ukochane.
W tym pierwszym przypadku mowa bowiem o Margaret Brown, czyli żonie irlandzkiego hrabiego ubóstwianej przez barda Thorlough O'Carolana, który opisał to nieodwzajemnione uczucie w jednej ze swoich piosenek już na początku XVIII wieku. A w drugim chodzi oczywiście o amerykańską aktorkę, seksbombę i ikonę popkultury w latach 50. i 60. poprzedniego stulecia. Podobny zabieg ma miejsce w przypadku piosenki pod tytułem Peggy Sue nie wyszła za mąż, choć w tym przypadku autor nie odnosi się już do konkretnej kobiety z historii, a do postaci fikcyjnej. Tytuł ten jest bowiem bezpośrednim nawiązaniem do filmu pod tytułem Peggy Sue wyszła za mąż w reżyserii Francisa Coppoli z 1988 roku, opowiadającego o losach nieszczęśliwej dorosłej kobiety, która tracąc przytomność na balu absolwentów swojego liceum, przenosi się z powrotem do nastoletnich lat i postanawia całkowicie inaczej pokierować swoim życiem. Motywy filmowe pojawiają się w twórczości Mysłowic jeszcze kilkukrotnie i to tak naprawdę właściwie niezależnie od okresu, w którym tworzyli, bo zarówno Bar Mleczny Korowa ze szczytowego okresu twórczości tego zespołu, jak i Być jak John Wayne z płyty pod tytułem 1577 wydanej już po odejściu Royka, to terminy, które każdy kinomaniak powinien rozpoznać. Bar Mleczny Korowa był bowiem głównym miejscem spotkań bohaterów filmu Stanleya Kubricka pod tytułem Mechaniczna pomarańcza, choć warto wiedzieć również, że film ten jest jedynie ekranizacją powieści Antoniego Burgessa o tym samym tytule. I to tak naprawdę właśnie ten autor wymyślił nazwę Baru Mlecznego, który członkowie Mysłowic wykorzystali nie tylko jako inspirację do stworzenia jednej ze swoich piosenek, ale także i jako tytuł całego albumu. Z kolei w samej piosence, gdy jest mowa o mieszaniu substancji psychoaktywnych, pada imię Panoramixa, a więc słynnego fikcyjnego galijskiego druida wykreowanego przez René Gościnnego w jego serii komiksów o przygodach Asterixa i Obelixa, którego zadaniem było przygotowywanie eliksiru siły dla swoich kompanów, mającego pomóc im w walce z przeważającymi siłami atakujących ich wioskę Rzymian. John Wayne to natomiast amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, który za sprawą swoich występów w westernach stał się jedną z największych legend Hollywood. Ale Mysłowic w swoich piosenkach nawiązują nie tylko do szeroko pojętego kina, jak można by wywnioskować z tego, co wam do tej pory powiedziałem, bo chociażby utwór pod tytułem Książę życia umiera został zainspirowany zmarnowaną karierą uznawanego za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy w historii, czyli George'a Besta. George Best. Best był bowiem jednym z najskuteczniejszych napastników ligi angielskiej przełomu lat 60. i 70., a w 1968 roku zdobył nawet złotą piłkę przyznawaną najlepszemu zawodnikowi w Europie, wyprzedzając swojego klubowego kolegę Sir Bobby Charltona. Jego dalsza kariera została jednak zatrzymana nie przez kontuzję, a przez jego imprezowy styl życia, który przyczynił się do odsunięcia go od składu Manchesteru United, w którym występował przez ponad 10 lat, po czym sam Best, pomimo swojego niewątpliwego talentu, już nigdy nie wrócił do grania na najwyższym poziomie. Warto wiedzieć też, że sam tekst Jak mogłeś wszystko tak spieprzyć to faktyczny cytat i słowa wypowiedziane do George'a Besta przez hotelowego lokaja, który obsługiwał jego pokój, w którym ten już po odsunięciu go od składu Manchesteru United posuwał Mary Stavin, czyli ówczesną Miss Świata. Jest to jedna z najciekawszych anegdotek związanych z George'em Bestem, bo to właśnie ten prosty chłopak okazał się dużo lepiej od niego zdawać sobie sprawę, że przez własną głupotę i hedonistyczne skłonności stracił on szansę na prawdziwą nieśmiertelność i osiągnięcie statusu prawdziwej legendy, do czego zresztą w piosence Mysłowic nawiązuje opisujący go zwrot odurzony Piotruś Pan, odnoszący się do głównego bohatera z powieści autorstwa Jamesa Barrie o chłopcu, który nigdy nie dorastał. W piosence pod tytułem Efekt motyla mamy z kolei nawiązanie, które można traktować zarówno jako filmowe, jak i nazwijmy to filozoficzne. Kilka lat wcześniej powstał bowiem thriller fantastyczno-naukowy o tym samym tytule, opowiadający o człowieku, który podróżując w czasie dokonuje zmian w teraźniejszości, ale efekt motyla to również termin wyjaśniający zjawisko tzw. chaosu deterministycznego, zgodnie z którym każda mała zmiana w jakimś układzie może wywołać całkiem nieprzewidywalne skutki na drugim jego końcu, tak jak trzep od skrzydeł motyla w Ohio może spowodować burzę piaskową w Teksasie. I choć osobiście nie wiem, co inspirowało twórcę tego tekstu, bo moim zdaniem to nie odnosi się ona ani do jednego, ani do drugiego, to wcale nie można w ciemno zakładać, że był to film, bo Mysłowic w swoich tekstach poruszają również zagadnienia filozoficzne. Tak jak chociażby w swoim chyba najbardziej popularnym utworze Mieć czy Być, w którym pytają... Kolejna strona, mieć czy być, czy Eric Fromm wiedział jak żyć?
Co jest oczywiście nawiązaniem do jednej z publikacji Erisha Fromma o tym samym tytule, wydanej w drugiej połowie XX wieku i uznawanej za manifest nowej rewolucji psychologicznej i społecznej. Choć jeżeli miałbym być z wami szczery, to z Fromma bardziej polecałbym wam Ucieczkę od wolności. No i to chyba wszystko, co miałbym wam do powiedzenia o twórczości Mysłowic, jeśli chodzi o wykorzystywane przez nich w tekstach motywy popkulturowe. Oczywiście są jeszcze pewnie i inne utwory, które można by pod to podpiąć, tak jak chociażby utwór pod tytułem Pac-Man, odnoszący się do komputerowej gry zręcznościowej wydanej przez firmę Namco w 1980 roku, czy piosenka o nazwie Art Brut, która mogłaby być nawiązaniem do pierwszej płyty zespołu Problem, gdyby nie to, że choć jest mniej popularna, to powstała wcześniej. I na pewno jeszcze przeanalizuję, czy to właśnie do niej odnosił się Problem w odcinku poświęconym temu duetowi. A tymczasem mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał, a jeżeli tak, to wpadajcie na moje pozostałe materiały z tej serii, jak i ogólnie dupnijcie subka na naszym kanale, by nie przegapić różnych muzycznych nowości, które dla was przygotowujemy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!